Cześć, witaj na kanale Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching. Mam na imię Michalina. Tarot dla duszy to takie krótkie spotkania przy kartach z przesłaniami właśnie wprost do Twojej duszy. I te czytania są zawsze ponadczasowe. Wiadomość jest Twoja dokładnie wtedy, kiedy Cię znajdzie i faktycznie dotknie jakiejś głębszej części Ciebie. Dziękuję, jeśli zostawisz łapkę w górę, komentarz i oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału i włączenia powiadomień, żebyś była na bieżąco z moimi nagraniami. W rozkładzie dzisiaj od lewej mamy kartę przebudzenia, szóstkę kielichów, króla kielichów, wisielca i dziewiątkę kielichów. I zdecydowanie te kielichy królują w rozkładzie. Więc jest tutaj jakieś przebudzenie serca, przebudzenie duszy, przebudzenie inspiracji, kreatywności, pozytywnych uczuć, przebudzenie spokoju, radości życia. Takie uleczenie serca, uleczenie kreatywności, które wychodzi z jakiejś skorupy, z więzienia, z jakiegoś ograniczenia. Karta przebudzenia mówi: jestem radośnie przebudzona, świadoma i gotowa na wszystko. Pora się przebudzić, pora wyjść z jakiejś swojej rutyny i zauważyć, co naprawdę dzieje się wokół Ciebie. Bo może właśnie to ta rutyna jest więzieniem, w którym tkwi Twoje serce, Twoja kreatywność, Twoja pasja. Może dlatego odczuwasz jakiegoś rodzaju znużenie, zmęczenie materiału, bo jesteś przytłoczony, przytłoczona jakimś szablonem swojego życia. Pora na podmuch świeżości, na przewietrzenie tego życia, na zrobienie czegoś inaczej, na spróbowanie czegoś nowego, czegoś innego. Najwyższy czas odświeżyć takie utarte schematy robienia czegoś, postrzegania, myślenia o czymś, bo te schematy są za wąskie, za małe, są za sztywne dla Twojego pięknego, wielkiego serca. Więc przyjrzyj się z miłością swoim skostniałym nawykom i zobacz, gdzie możesz wprowadzić odrobinę fantazji, takiej dziecięcej, odważnej kreatywności, gdzie możesz odważyć się zrobić coś tak, jak podpowiada Ci serce. Zastanów się, czy robisz coś, żyjesz w jakiś sposób, bo tak wypada, bo tak się przyjęło, nie wiem, ubierasz się, czeszesz, żyjesz tak, a nie inaczej, bo co powiedzą inni? Może rezygnujesz z jakichś pasji, bo nie wypada na przykład w Twoim wieku. Jeżeli tak jest, to pora przełamać ten schemat. Inni nie tworzą Twojego szczęścia, nie przeżywają życia za Ciebie, więc nie pozwól innym mówić Ci, jak je przeżywać. Twój najważniejszy przewodnik w przeżywaniu tego życia to jest Twoje serce i to jego powinnaś słuchać. Ono zawsze powie Ci mądrze. Jeżeli czegoś faktycznie nie wypada, czy nie powinieneś robić, to też to będziesz wiedzieć z serca. Może potrzeba obudzić sobie trochę nie tylko takiej dziecięcej fantazji, ale właśnie też odwagi. Trochę takiej buntowniczej energii, ale w dobrym znaczeniu. Takiej, która właśnie pozwala wyrywać się z szablonów, dostrzegać i sięgać po inne rozwiązania, sposoby, inne perspektywy. I możesz zapytać, no tak, ale jak to zrobić? Łatwo powiedzieć, przebudź w sobie dziecięcą energię. Przede wszystkim, aby połączyć się ze swoją dziecięcą siłą, to trzeba się skierować właśnie ku sercu i pozwolić temu sercu kierować. Dzieci nie kalkulują, nie rozważają wszystkich potencjalnych konsekwencji, zanim podejmą działanie, nie zastanawiają się, co ktoś powie, po prostu idą za głosem serca. I ty oczywiście jako dorosły człowiek musisz rozsądnie podejmować decyzje i działania. Ale dlaczego w ogóle nie włączasz do dziecięcej radości życia? To jest pytanie. Nie dokonuj wyboru między logiką a sercem, a połącz je. To może być właśnie przełamanie twojej rutyny. Nie rób czegoś albo głową, albo sercem, tylko połącz je we współpracy. Niech prowadzi cię serce jak kompas, ale zabieraj rozum ze sobą w tą podróż i zobacz, w jakie niezwykłe miejsca zabierze cię taka dwójka przewodników. Kiedy skierujesz się ku takiemu bardziej kreatywnemu, otwartemu sercu, to właściwie nic innego nie będziesz musiał robić, żeby odnaleźć tą inną perspektywę, żeby zobaczyć życie z innego punktu widzenia. Ten wisielec podpowiada mi, że gdy skierujesz się ku sercu, gdy zaczniesz go słuchać, to twój świat sam obróci się o 180 stopni. I to w sposób bardzo spokojny, wręcz niezauważalny. To nie będzie żaden przewrót z hukiem, a spokojna i wręcz kojąca odmiana. Jedyne, co musisz zrobić, to posłuchać, co podpowiada ci serce i przestać stawiać temu opór. Twoje szczęście, spełnienie, twój dobrostan, one są jak ćma, która lgnie do światła, a światło jest w twoim sercu. Twój dobrostan lgnie do twojego serca, bo tam leży jego źródło. Więc rozpal swoje serce nową pasją, siłą życiową. Pokaż sercu, że jest dla jego pragnień i pasji miejsce w twoim życiu. A szczęście jak ćma, samo w to serce wleci. Dziękuję Ci za kolejne spotkanie. Ta dzisiejsza wiadomość jest piękna, bardzo podnosząca na duchu. Ja życzę Ci wspaniałego dnia. Dbaj o siebie. Do zobaczenia.